Cześć! Z tej strony pijany. Słuchajcie, miasto ciemności, czyli Himmelsdorf. Himmelsdorf poprawiony, doświetlony, poprawione ulice. Generalnie screen z zapowiedzi Mercenaries był robiony właśnie na Himmelu, w jednej z uliczek. Tutaj widzimy Zeppelin, niemiecka kadra wraca do domu. I moim zdaniem jest to chyba w obecnej chwili najbardziej klimatyczna mapa, która jest w grze. Wygląda rewelacyjnie. A tutaj zaraz wam pokażę ciekawostkę. Mimo konfliktu zbrojnego, słuchajcie, mamy tutaj szlabaniarza, który cały czas otwiera bramkę dla pojazdów. Tak, 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 to jest automatyczny tutaj, automatyczny, szlaban się otwiera, tak, jak pojazd podjeżdża. O, proszę bardzo, szlabaniarz już zadziałał, także to też jedna z takich ciekawostek na mapce. Bardzo fajnie, bardzo ładnie oświetlone, jest naprawdę klimat ciężko wojenny, można to odczuć po tych pożarach, po tym dymie. Oświetlenie, no wiadomo, podczas wojny zrujnowane miasto raczej oświetlenia nie powinno być, ale no do klimatu jednak oświetlenie jest potrzebne, chciał, nie chciał. Oświetlenie w grach jest bardzo kluczową rzeczą, aby nadawać grze, podkreślać grafikę, klimat i tak dalej. Jak powiedziałem, najbardziej chyba ze wszystkich map, jeśli chodzi o taki klimacik, to Himmelsdorf przypadł mi do gustu. No zobaczcie tutaj te reflektory i przypuszczam, że tu będzie coś kombinowane z mapami nocnymi, reflektorami, dlatego że to już jakąś mapę mamy z historii wojennych, która jest w nocy, ja ją kiedyś pokazywałem i na której mamy reflektor. Normalnie świecimy tam, gdzie się obracamy, tam reflektor, słup światła z reflektora pada. Ale to nie wiem, czy to nie będzie takie coś, kombinowanie właśnie jakichś nocnych map z reflektorami, z czymś. Zobaczymy. No takie mam jakieś dziwne odczucia. No to oświetlenie jest inne już. Te reflektory. Może to jest jakiś wstęp, może test. No zobaczcie te reflektory. No. Nie wiem, jak wam się podoba mapa, dla mnie jest rewelacyjna. I tutaj nawet jak sobie wolniej byśmy szli, to wygląda to w ogóle całkiem jak z innej gry. I można by było śmiało na tej graficzce zrobić jakąś gierkę. Nie wiem, czy to survival, czy cokolwiek. Coś a la Fallout. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Cafe French, tutaj mamy jakiś niemiecki gmach przy bazie przeciwnika, w oddali widać światła miasta. No wygląda pięknie i tu nawet bym się nie powstydził powiedzieć, że wcale nie odstajemy z tą grafiką jakoś super od PC-tów. No wiadomo, są jakieś mapki, jest na pewno więcej detali na PC-cie, no bo nie, jakby nie patrzeć, PC jednak jest potężniejszą maszyną niż konsola, ale mimo to i tak można sporo na konsoli wycisnąć, więc nie ma się czego wstydzić. Tutaj mamy jakieś lokale, też ładnie oświetlone wszystko. Niemieckie flagi. I lecimy sobie w tą stronę. Tutaj kolejny jakiś lokal. No, bardziej mi się ten Himmel spodoba. Jest taki bardziej żywy. Żywy. Nie żywy, klimatyczny. Tamten jest taki ciemny, jakiś taki. Tutaj super. Pod górkę. Pod góreczkę.
I kolejne reflektory. Tutaj właśnie nie ująłem. O, zobaczcie, jak wygląda to miasto fajnie w oddali, podświetlone. Tutaj nie ująłem jednej rzeczy. Jak byłem troszeczkę w oddali od tego zamku, samolot przelatywał około tego zamku i odezwały się, w cudzysłowie, działa przeciwlotnicze, czy nie wiem, co to było. W każdym bądź razie było pełno smug takich od pocisków i strzelały do tego samolotu. Także to też fajny bajer. No i oczywiście z budynków strzelają karabiny. Gdzieś tak jakby pochowani byli żołnierze, coś w tym stylu i tutaj zaraz będzie to widać. O, właśnie. I jest ostrzał jakiś. Także to też nadaje takiej nuty fajnej, wojennej. Gdzieś tu jeszcze był chyba karabin. O, właśnie, i to był chyba ten samolot, który leciał do zamku. Także, no nie wiem, piszcie, jak wam się podoba ta mapa, bo dla mnie jest rewelacja. Także to by było na tyle. Dzięki bardzo. Pozdrawiam, trzymajcie się.